Stasiak. Druga bramka tej zawodniczki zdobyta w bardzo podobny sposób. A czy w tym sensie, że piłka padła dokładnie w to samo miejsce litewskiej bramki, w samo okienko, tak po przekątnej patrząc od rzucającej Małgorzaty Stasiak. 19-10 prowadzą Polki. No tutaj zastanawialiśmy się przed meczem, czy gdzieś nawiążą do tych rekordowych zwycięstw. Był taki mecz towarzyski kilka lat temu w Chorzowie z reprezentacją USA. Była bardzo wysoka wygrana z Cyprem w prekwalifikacjach poprzedniego wielkiego turnieju. No wygląda na to, że jednak aż tak wysoko, aż tak łatwo to nam się z tą Litwą tutaj wygrać nie uda. Szakowskajte, tym razem wreszcie ten blok zafunkcjonował tak, jak powinien. Dosyć długo już sędziny sygnalizują grę pasywną. Cały czas piłka wraca do Litwinek. I ta presja, którą te Litwinki wywierały na Polkach, zakończyła się skutecznym rzutem. No i po raz kolejny Szakowskajte. Naprawdę może się podobać ta dziewczyna, przynajmniej w tym elemencie rzutowym. 20-latka, grająca w klubie Carvalhos Cascada. To jest jeden z trzech klubów dających najwięcej kadrowiczek do reprezentacji Litwy, bo no nie ma tam jakiejś przesadnie silnej ligi, niewiele Litwinek też gra poza granicami, więc właśnie Carvalhos Cascada to jest klub Skopna, do tego Eston z Wilna i Żalgiris Skopna, to właściwie są trzy ekipy, z których ekipują się kadrowiczki. Tymczasem ta prawoskrzydłowa, która jakieś 5 minuty temu pojawiła się na parkiecie, Katarzyna Koniuszaniec zdobywa swoją pierwszą bramkę. Bo bardzo dobre podanie, Karol.